Cześć, to znowu ja, Porcelanowa, i dzisiaj wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, stwierdziłam, że zrobię dla Was domowy przepis na pastę do piegów, ponieważ wiem, że wiele osób obawia się, że rożki z henną mogą być niebezpieczne. I to prawda, wiele rożków z henną jest niebezpieczne, bo niektóre zawierają w sobie składnik, który nazywa się PPD, który jest używany jako silny barwnik w ciemnych farbach do włosów, między innymi w tej niby hennie do brwi i właśnie w wielu rożkach z henną, które służą do robienia tatuaży na ciele. Jednak PPD w rożkach z henną występuje w znacznie wyższych stężeniach niż w innych produktach, dlatego może powodować podrażnienia, alergie, zaczerwienienia, a nawet poparzenia. Dlatego rozumiem, całkowicie rozumiem wszelkie obawy, które powstały na ten temat, jednak zaręczam, że w tym rożku, który ja używam, tego składnika nie ma. Skąd wiem? Jeśli w rożku jest PPD, to po nałożeniu na skórę od razu skóra się zabarwi na dość ciemny, brązowy kolor. Tutaj trzeba zaznaczyć po raz kolejny, że henna nigdy nie barwi na czarno. Nie ma takiej henny, która barwi na czarno. Henna barwi tylko na jeden kolor, którym jest pomarańczowo-brązowo-rudy, w zależności od tego, gdzie będziecie ją nakładać. Dlatego właśnie piegi z henny na początku zawsze są pomarańczowe. Później przez 24 godziny ten barwnik się utlenia do ładnego, naturalnie wyglądającego pieguskowego brązu. I stąd wiemy, że w tym rożku PPD nie ma. Nie wykluczam, że jest w nim jakiś rodzaj konserwantu, który powoduje, że po prostu to w środku wszystko nie wysycha, ale tym konserwantem może być coś absolutnie naturalnego, może to być jakiś rodzaj alkoholu i to wcale nie oznacza, że ten rożek jest niebezpieczny. Ja używam go osobiście już od 2 miesięcy i ani razu nic mnie nie podrażniło. Ale zawsze pamiętajcie też, to jest też super, super ważne, żeby cokolwiek nakładacie sobie na skórę, co mają zabarwić, najpierw zróbcie sobie test alergiczny. To jest po prostu najważniejsza rzecz na świecie i jeśli stosujecie właśnie piegi z henny i jeśli stosujecie farby do włosów, cokolwiek co barwi, zawsze trzeba najpierw przetestować na skórze, czy nie będzie reakcji alergicznej. Tak jak już wcześniej wspomniałam, wiem, że wiele rożków zawiera PPD, bo przetestowałam wiele rożków, zanim trafiłam na ten, którego używam regularnie od 2 miesięcy. I za pierwszym razem popełniłam błąd, którego Wam nie wolno popełniać, czyli zrobiłam piegi bez zrobienia testu alergicznego. Stało się to. Jak widzicie, skóra jest zaczerwieniona, podrażniona, spuchnięta i szczerze przyznam, że od razu jak nałożyłam to na skórę, wiedziałam, że to nie jest do końca to, czego się spodziewałam, bo najzwyczajniej w świecie trochę mnie piekło, trochę śmierdziało chemicznie. Powinno to zwrócić moją uwagę, ale ponieważ bardzo chciałam mieć te piegi, to zignorowałam fakt tego, jak to wygląda. Zauważcie też, że te piegi nie są pomarańczowe, tak jak po zastosowaniu naturalnej henny, są od razu brązowe, od razu mają bardzo soczysty kolor, regularny kształt. Przy naturalnej hennie nigdy to tak nie będzie wyglądało. Kolejne rożki, których próbowałam już tutaj na skórze ręki, żeby nie zrobić sobie ponownie takiej krzywdy w twarz, bo uwaga, poszłam później na drugi dzień z tymi piegami zrobionymi tą straszną henną do psychiatry i bałam się strasznie tego, że od razu mnie wyślą do szpitala psychiatrycznego, zobaczą, co ta baba ma na twarzy, czy ona oszalała. No ale udało się zakryć to makijażem na tyle, że nie wyglądało to tak źle, jak wygląda na obrazku. W opisach wielu aukcji jest napisane, że ta henna nie zawiera PPD, ale nie zawsze jest to prawda. I dlatego właśnie rozumiem obawy, które mają osoby, które chcą sobie zrobić piegi i trochę interesują się tym, co znajduje się w ich kosmetykach. W hennie Kaveri tego PPD nie ma prawa być, bo zachowywałaby się ona na skórze zupełnie inaczej. Ale całkowicie rozumiem te obawy, dlatego jeśli chcecie sobie zrobić hennę na twarzy i obawiacie się takich rzeczy, mimo że nie trzeba, ale rozumiem, to dzisiaj mam dla Was idealne, łatwe, proste do wykonania w domu rozwiązanie. Pasta z henny, którą można sobie zrobić w kubeczku
I w tym dzisiaj kubeczku będę dla Was robić pastę. Ponieważ pasty wyjdzie na pewno znacznie więcej niż ja jej potrzebuję, to podzielę się nią z Maksem i Maksym dostanie piegi. Więc zobaczcie piegi też, jak wyglądają na chłopaku, bo może jakiś chłopak chciałby sobie zrobić piegi. Zawsze o tym marzył, wiem, że kilku takich jest, bo pisaliście do mnie. Więc zobaczcie sobie na Maksie. To będzie super i będzie w następnym filmiku, bo na pewno tu nie zdążę pokazać wszystkiego. To chyba w takim razie czas przejść do przepisu. Tak chyba by wypadało. Zaczynam od przygotowania składników, czyli cukru pudru, soku z cytryny, henny i olejku eukaliptusowego. To wszystko, czego będzie mi potrzeba w dzisiejszym przepisie. Moją porcją jest kieliszek, ale Waszą porcją może być cokolwiek innego, na przykład łyżeczka lub łyżka, w zależności od tego, ile chcecie pasty przygotować. Zaczynam więc od nasypania jednej porcji cukru, który będzie służył nam po to, żeby pasta dobrze przyklejała się do twarzy. Następnie wsypuję dwie porcje henny, jest to henna sattwe. Technicznie powinnam użyć henny służącej do tatuowania ciała, ale ponieważ na razie takiej nie mam, stosuję tę samą hennę, którą używam do włosów. Następnie stopniowo wlewam jedną porcję soku z cytryny i zaczynam mieszać, aż do uzyskania gęstej masy przypominającej lekko wysuszony humus. Kubeczek z pastą wkładam w ciepłe miejsce. U mnie będzie to piekarnik rozgrzany do 80 stopni. Wy możecie swój kubek włożyć na przykład do garnka z rozgrzaną wodą, trającego na jak najmniejszym ogniu. Ten kubek w cieple trzymam 3 godziny, dzięki temu barwnik szybciej wyjdzie z pasty i będzie można go od razu nałożyć na skórę. Po 3 godzinach wyjmuję pastę z piekarnika i wlewam pół buteleczki olejku eukaliptusowego zakupionego w aptece. Moja buteleczka ma 10 ml, więc jej połowa będzie stanowiła około 1/3 porcji kieliszka. Olejek również wlewam stopniowo, tak jak wcześniej sok z cytryny. Konsystencja w tej chwili przypomina troszkę fusy z zaparzonej już kawy, ale obok mam przygotowany sok z cytryny, który będzie mi służył do tego, żeby to wszystko rozmieszać, żeby miała ładną konsystencję taką, która pozwoli mi łatwo nałożyć pastę na skórę. Jej konsystencję testuję na swojej dłoni i kiedy jest mi już łatwo stworzyć jego, takiego jakiego bym chciała, wiem, że na ten moment mogę zakończyć dolewanie soku z cytryny i zabrać się za robienie piegów na twarzy. Przez to, że pasta zawiera dość dużą ilość olejku eukaliptusowego, pachnie obłędnie, biorę więc wykałaczkę i zaczynam pierwsze próby nakładania piegów. Jak widzicie, początkowo sprawia mi to trudności. To dlatego, że pasta nadal jest zbyt gęsta, więc w międzyczasie dolewam sobie jeszcze trochę tego soku z cytryny i kontynuuję próby. Okazuje się, że teraz jest już dobrze i mogę nakładać pastę bezproblemowo na twarz. Tradycyjnie robię to w taki sposób, żeby największa ich koncentracja znajdowała się w górnej części policzków i na nosie. Kiedy nakładacie piegi, zawsze pamiętajcie o tym, żeby nie rozkładały się one równomiernie na skórze, żeby nie były idealnie okrągłe, bo piegi naturalnie nie są idealnie okrągłe i nie są równej wielkości, nie znajdują się tylko w jednej części twarzy, lecz... Dlatego starajcie się zrobić to jak najbardziej naturalnie, ale też tak, żeby Wam się najbardziej podobało. Ja lubię mieć ich dużo, dlatego nakładam pastę na całą twarz, ale Wy możecie to zrobić po prostu tak, żeby Wam się podobało i żeby wyglądało naturalnie. Jest już bardzo późno, więc z pastą nałożoną na twarz pójdę już spać. Za 4 godziny wstanę, żeby to wszystko z siebie zdrapać. Dobrze słyszeliście, zdrapać, a nie zmyć, bo przez pierwsze 12 godzin po nałożeniu henny lepiej jest unikać wody i pozwolić się barwnikowi utlenić. Po 4 godzinach wstaję lekko niewyspana, a właściwie bardzo niewyspana. Jak widzicie, efekt jest prawie niewidoczny na razie, ale za kilkanaście godzin powinien się rozwinąć do lekkiego, ładnego brązu, chociaż z tego co widzę, będzie on bardzo delikatny. Możliwe, że te 4 godziny to było trochę za krótko na pastę z tej henny, którą posiadam w domu. I następnym razem spróbuję ją nałożyć na dłużej. Minęły właśnie 24 godziny od rozpoczęcia nakładania henny, a właściwie jej drugiej dawki, ponieważ jak się okazało, moja henna do włosów jest troszeczkę zbyt słaba i za pierwszym razem trzymałam ją zbyt krótko na twarzy. Za drugim razem poszłam z piegami spać na całą noc, czyli spędziłam w nich około 8 godzin, może 10. I w tej chwili prezentują się bardzo naturalnie, delikatnie brązowo, czyli tak jak można by chcieć, ale prawdę mówiąc barwnik z henny może się utleniać do 48 godzin, więc jest szansa, że jutro moje piegi będą ciemniejsze. Jeśli tak się stanie, na pewno wrzucę pod koniec tego filmiku jakieś krótkie nagranie albo zdjęcie z ostatecznym efektem. Jeśli nie, powiem Wam, że jestem całkiem zadowolona. Jak na mój gust wiecie, ten efekt jest troszeczkę zbyt delikatny, więc na następny raz już zamówiłam sobie hennę przeznaczoną do tatuażu skóry. Jest to henna z Rajasthanu, potrójnie przysiana, z najwyższą zawartością barw
trawnika i mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania i będę mieć piękne, bardzo brązowe piegi. Na pewno muszę popracować też nad sposobem nakładania henny bez rożka, bo no nie oszukujmy się, rożek bardzo wiele ułatwia. Wykałaczka jednak robi troszeczkę za duże kropki. Robiąc research do tego filmiku, natknęłam się na doskonały sklep, w którym można się wyposażyć w doskonałą hennę, w rożek pusty, który sobie sami napełnicie, w olejek eukaliptusowy w dużym opakowaniu i tak się ucieszyłam, ale się okazało, że niestety jeszcze 2 miesiące właścicielka sklepu jest poza Polską, więc muszę zaczekać z kupieniem pustych rożków, ale zamówiłam sobie już hennę właśnie tę, o której mówiłam, z Rajasthanu, z najwyższą zawartością barwnika. Poczekam, jak przyjdzie i wypróbuję też również dla Was, jak to się będzie miało wszystko do henny, którą zastosowałam dzisiaj. Ostatnim pytaniem, jakie się nasuwa w tym momencie, to czy będę dalej korzystać z rożków z henną Kaveri? Będę? Czy nie będę? Myślę, że jednak będę, bo naprawdę jestem zadowolona z tej henny i ponieważ nie podrażnia mnie w żaden sposób, nie uważam, żeby było tam w niej coś złego nadal, ale dopóki nie wykorzystam do końca tej pasty, którą już zrobiłam, dopóki nie wypróbuję jeszcze tej pasty, którą chciałabym zrobić z tej lepszej henny, będę korzystać z tego, co mi wyszło i Wy też możecie korzystać, bo wiem, że wykupiliście cały zapas henny Kaveri na Allegro. Absolutnie cały zapas, więc albo musicie poczekać na kolejne dostawy, albo kupić ją na jakichś dziwnych aukcjach za dwukrotnie wyższą cenę niż wcześniej, albo możecie właśnie zrobić sobie sami pastę do piegów, którą naprawdę okazało się, że robi się bardzo łatwo, nawet łatwiej niż mi się wydawało, która starczy Wam też na bardzo długo, bo można ją mrozić i później wyjmować i mrozić, wyjmować, mrozić, wyjmować i za każdym razem powinna tak samo dobrze działać. Co jeszcze mogę dodać? Link do tego sklepu, który znalazłam, umieszczę Wam w komentarzu razem z przepisem skróconym, razem z rzeczami, które możecie kupić, które znalazłam i które mogą się Wam przydać i z dokładnie tymi rzeczami, które ja sama stosowałam dzisiaj. Jeśli chcielibyście wiedzieć cokolwiek na temat piegów i henny, to służę pomocą, więc piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć, co byście chcieli zobaczyć następnym razem, co chcielibyście, żebym Wam przetestowała w związku z henną i piegami. Jeśli macie też jakieś sugestie, też o tym piszcie. Ja bardzo chętnie zawsze wszystko czytam, może nie zawsze odpisuję, ale zawsze wszystko czytam. To co? Do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie łapkować w górę, bo jest to coś, co napędza mnie do działania, komentować i zaglądać na mojego Instagrama. Tam jestem cały czas, codziennie. Jest to aż smutne, że tam jestem tak dużo godzin dziennie, ale tam jestem. Więc do zobaczenia następnym razem.